Dziś rano dotarła do nas smutna informacja. W koszalińskim szpitalu o 9:00 zmarł ksiądz prałat Kazimierz Bednarski, proboszcz parafii pod wezwaniem Ducha Świętego. Był zakażony koronawirusem. Parafia pod wezwaniem Ducha Świętego prosi o modlitwę za kapłana. Codziennie o 17:30 w kościele odmawiany będzie różaniec. Na stronie internetowej parafii czytamy: bądźmy razem w tych trudnych dla nas chwilach. Odpowiedzmy tym, do czego przez 40 lat nas zachęcał: modlitwą, wiarą, oddaniem Kościołowi i zaangażowaniem w życie parafii. W programie Wierzę wracamy do ostatniej rozmowy z księdzem prałatem, nagranej w listopadzie ubiegłego roku. Monika Kuzioczapka, witam Państwa. Znajdujemy się w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego. Parafia w tym roku świętuje 40-lecie istnienia. Została utworzona przez biskupa Ignacego Jerza dokładnie 4 listopada 1980 roku. Jej proboszczem niezmiennie od 40 lat jest ksiądz Kazimierz Bednarski. Witam serdecznie. Witam serdecznie, wszystkim się gorąco kłaniam. Kiedy w 1980 roku przyjechał ksiądz do Koszalina, to w tym miejscu, w którym teraz się znajdujemy, było pole, szczere pole? Nie, tu nie było nawet pola, tu było bagno. Bagno z takim parowem, miejscami głębokości co do 6 metrów. Przez 2 lata żeśmy to zasypywali. A co sobie ksiądz wtedy pomyślał, mając przed sobą zadanie wybudowania kościoła w tym miejscu? No miałem 33 lata, więc to jest taki wiek, no można powiedzieć, że mój taki swoisty patron, którego czytałem i podziwiałem, święty Augustyn, miał 33 lata, jak chrzest przyjął, prawda? No ale 33 lata, no mieli różni wielcy ludzie. Stąd, to dla księdza to był taki chrzest bojowy. Taki chrzest. Więc tak wziąłem ich za tak patronów, że moja wiara i pomoc Ducha Świętego, no, którego w jakiś sposób ze całej Trójcy wybierałem jako takiego opiekuna, to potrafimy zrobić cuda, no bo ja przyjechałem tutaj, nie miałem tak ani gdzie spać, ani co jeść, za co, no i czy to prawda, że pierwszą noc spędził ksiądz w samochodzie, w aucie? No to były chyba 2 czy 3 noce, bo tak biskupa nie było. Był jeden hotel, oczywiście cały zajęty. To nie były takie, to były inne warunki takie życiowe niż dzisiaj. Żadnego znajomego nie miałem. Miałem gdzieś tam podanego, miałem adres właśnie na Robotniczej. No ale tam poszedłem gdzieś tam o 20:00, nie było nikogo. No 21:00, 22:00 nie było nikogo. Więc nie było co robić, tylko zjechałem na parking i tam przespałem. Ale podobnie było na drugą, na trzecią noc, bo rzeczywiście pytałem o jakieś tam lokale, jakieś, żeby tymczasowo się zatrzymać, ale jakoś nie miałem szczęścia, że przez te dni. Potem już jakoś tam jakaś babcia się zgodziła, żebym tam w takim pokoiku zamieszkał. No takie początki były cygańskie, ale ja wiem, myślę, że moja romantyczność nie kazała mi narzekać. No, były takie czasy, że no przecież nie było ludzi, nie było tacy, jak to mówią, no to nie było dochodów żadnych, więc no czasami o tej babci życzałem surowe jajko, jajko 2, surowe jeszcze, że trzeba było wypić. Nigdy w życiu surowy jajk nie piłem. A ja piłam. A głód nie zmusił do tego, także jakoś no widać, że mi to nie zaszkodziło, nie? A jednocześnie czułem taką obecność i Ducha Świętego i jednocześnie swoją taką wiarę, że to wszystko się dokona. I się dokonało, i się udało. Tak, tak. Powstał ładny, duży kościół. Czy nie za duży, jak na obecne czasy? Myślę, że nie. No, skoro jest ciągle 20 tysięcy,
to jest ponad 6 tysięcy rodzin. Myślę, że dobra ewangelizacja, no to jak my dzisiaj mamy tamte 14-15% ludzi przychodzących do kościoła i jest 8 mszy dla nich, to uważam, że ten kościół nie jest za duży. Niechby było 20-25%, a myślę, że będą takie czasy, że tych ludzi tyle będzie, bo pamiętam, że były takie lata, kiedy kościół był za mały, ludzie stali na dworze, a tutaj to wszędzie, w tych przejściach, w kaplicy, w zakrystii, wszędzie byli ludzie. No właśnie, ksiądz wielokrotnie wspominał te kolejki do spowiedzi, prawda? Do spowiedzi, tak. To było 8 konfesjonałów i to spowiedź była, powiedzmy, gdzieś tam od 7 do, gdzieś tam do 19, do 20. I te kolejki, nawet żeby je utrzymać w jakimś należytym porządku, to byli dyżurni, którzy pilnowali tych kolejek. To byli ludzie świeccy, którzy w ten sposób pomagali. No ale to tylko już dzisiaj trzeba wspominać. Przede wszystkim dlatego, że wszystkie szkoły to tu należały, bo nie było Kazimierza, tu nie było tych parafii, które dzisiaj są, a szkoły powstawały, 17, 18, muzyczna, tam jeszcze dalej, tu z drugiej strony. Także mieliśmy tych dzieci, full. No, także jak o 15 była msza dziecięca, no to tak jak mówię, to zabity kościół był, chór, no wszystko było zabite. Także, że... No ale teraz zdecydowanie mniej jest tych wiernych, prawda? Bo tych dzieci nie ma, bo i w szkole ich nie ma i rzeczywiście w kościele tym bardziej nie ma. No przyszły inne czasy, no zawsze tak jest, że jak Taternik zdobywa szczyt, no to zdobywa z wielkim trudem i jakiś nieraz długi czas mu to zajmuje. A potem na szczycie jest krótko i musi zejść. Tak samo i wydaje mi się, że z kościołem. Kościół ma swój autorytet, no na pewno krótko. No i potem w jakiś sposób musi znowu schodzić z tego autorytetu, aż dosięgnie dna, żeby się znowu odbić. No to jest taka norma według mnie. Postawił ksiądz na kształcenie dzieci i młodzieży, stąd decyzja o utworzeniu szkoły katolickiej. Czy takie szkoły są potrzebne współczesnemu światu? Myślę, że tak. No to zdaje egzamin właśnie przede wszystkim na świecie. Może Europa tego tak nie odczuwa, dlatego że Europa się laicyzuje i nie ma tej wrażliwości na sakrum. Dlatego potrzebne są rodziny prawdziwie katolickie. Bo dzisiaj w ogóle to przyszliśmy wszyscy na tą średnią. Taki wiersz kiedyś umiałem, że wszystko wybieramy średnie, prawda? Nie może te najwyższe, nie najniższe, ale średnie. To tak samo jest, jesteś wierzący, jestem, ale chodzi do kościoła, nie. Jesteś wierzący, jestem, a modli się, nie. No właśnie, no to jest, no to w takim wydaniu, no powiedzmy, dziecko nie będzie chciało być lepsze od ojca czy od matki. Do tej pory nie mamy kłopotu z naborem. Do tej pory szczycimy się w jakiejś mierze dobrymi wynikami edukacyjnymi, ale szkoły katolickie przede wszystkim na pierwszym miejscu mamy wychowanie. Wychowanie, tutaj przyjęty jest rytm roku liturgicznego i to na całym świecie, w szkołach katolickich tak jest. Na pierwszym miejscu wychowanie. Dobrze dziecko wychowane, no to ono będzie i bardziej uważne, bardziej skupione, będzie też i więcej czasu poświęci na słuchanie, na naukę. No także tworzymy też takie uzupełniające zajęcia do tych słabszych, do tych w jakiś sposób tam przez los pokrzywdzonych. Także do tej pory można być zadowolonym. A proszę powiedzieć, co księdzu przynosi największą satysfakcję jako duchownemu? Można sięgnąć tutaj do młodości. Myślę, że zawsze byłem wrażliwym na sakrum, to na pewno, ale uważałem, że wrażliwość, pobożność
to jest coś naturalnego. To tam bym tego nawet nie wymieniał, bo w tym czasie takich jak ja, no lepszych ode mnie było dużo więcej. No a to, czym bym się chciał pochwalić, to wrażliwość na ludzką biedę. To były czasy powojenne, gdzie było dużo i wdów, i wdowców, no powiedzmy kalek, ludzi, którzy, dzieci, które były półsierotami czy sierotami. No więc zawsze byłem chętny do pomocy. Byłem wyrośnięty, silny, no to bardzo lubiłem pomagać ludziom. Tu, jeżeli powstał sklep czy apteka, to dlatego, że do dnia dzisiejszego chorzy, którzy są w domach, mają z reguły 50% tej dopłaty mają przez parafię sfinansowane, a w niektórych wypadkach... Do lekarstw? Lekarstw, tak. A w niektórych wypadkach no to po prostu symboliczna złotówka. I to są duże pieniądze. Tak samo, jak gdyby był sklep spożywczy, to samo. Sklep spożywczy przestał mieć sens, kiedy weszły te pieniądze rządowe, te 500+. To wtedy rzeczywiście z tych rodzin, które były objęte naszą uwagą, no wtedy tam pozostało tam kilka procent, którzy są i którym pomagamy tam w różny sposób. Nikt od nas nie odchodzi bez pomocy. A apteka no, do tej pory jest aktywna. I to były duże pieniądze, bo to się tak raczej nie mówi, ale wyobraźmy sobie, że miesięcznie niech tylko apteka pomaga 10 000. No to jest 120 tysięcy rocznie. I sklep jak był, niech było 10, drugie 120, to jest 240 tysięcy. To są bardzo duże pieniądze. No właśnie, ksiądz mówi o pomaganiu. A to przez te lata to było to. Przecież to nie było rok, dwa, 10. To było powiedzmy 30, 40 lat. No. A niektórzy widzą w księdzu Żyłkę biznesmena. Ja jestem uczniem Franciszka Blachnickiego, świętej pamięci, który ciągle nam podkreślał, że jeżeli chcecie być księżmi, to musicie przyjąć dwa przykazania, że naśladować Jezusa w jego wydaniu jestem dobrym pasterzem. Nawet w Krosienku była postawiona świątynia dobrego pasterza. No i to ta przypowieść, że zostawia dobry pasterz 99 owiec zdrowych, a idzie tej zaginionej szukać tej jednej, jedynej. No a dwa, to jest tak zwana kenoza. Nic dla siebie, nie? Nic dla siebie. Wszystko, co jest, to jest dla ludzi. I ja to realizuję. Ja to realizuję. Także mnie nikt nie zarzuci, bo się trzymam tego. To jest we mnie. To nawet nie jest jakaś wypracowane, bo to było od dziecka. Mnie daje radość nie to, że ja jestem tam bogaty, czy ja jestem najedzony, czy tam jakiś inny dobrze ubrany, bo chodzę w tym, co mi ludzie tam kupią i dadzą. No taki obrazek, kiedyś tu przez zamkę idę, taka pani tam stojąca w konfekcji mówi, niech no ksiądz tu zatrzyma. No i kazała mi tam przemierzyć garnitur. Mówi, pasuje, pasuje. Niech ksiądz przejrzy. No dobrze, ksiądz, dobrze. No to niech ksiądz nie zdejmuje, tylko wtedy wychodzi. No. A mówię, a te moje rzeczy, a mówię, to będę do kosza wyrzucać. No więc to jest moje bogactwo, nie? To jest moje, tam właśnie ten biznesmen, to tak to wygląda. Ja bym nie miał odwagi zrobić sklepu czy apteki, gdyby rodzice nie mieli trzech sklepów, nie? No to wtedy to po prostu, to jest, dla mnie to jest norma, to normalne jest, nie? Czyniąc takie rzeczy, nie trzeba niczego oczekiwać. To jest ta kenoza. To jest ta kenoza. Ja nawet w tej książce Kronika Księdza piszę to. Bardzo często powtarzam ten wyraz kenoza. Bo ona jest całym sensem mojego zachowania. Mojego tu przebywania. No przecież ja się tu niczego nie dorobiłem. Ja tu przecież niczego nie oczekiwałem. Jeżeli mam radość, to dlatego, że jestem księdzem. Jeżeli mam radość, to dlatego, że potrafię
służyć. Ważnym wydarzeniem w życiu parafii była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła tak. II. Ksiądz wielokrotnie powtarzał, że to najważniejsze wydarzenie. Tak jest. Tak. No to jest tak. Oczywiście, no bo być gospodarzem parafii, która ma pielgrzyma z Watykanu, no to jest historia. To jest wątek historyczny, który zostanie. To tak jak kiedyś tam w Gnieźnie cesarz Otto przyjechał i powiedzmy i spotkanie z Bolesławem Chrobrym. No wydaje mi się, że może to nie jest ta ranga królewska, ale dla Koszalina jako miasta, dla biskupa tutejszego. To jest bardzo ważne, zwłaszcza, że my ciągle jesteśmy na tych ziemiach, powiedzmy, jakichś zdobytych, odzyskanych, jakbyśmy to nazwali. Więc obecność papieża, Polaka na tych ziemiach jest bardzo ważna, zwłaszcza w kościele, który w fundamencie ma kamień węgielny z Gniezna. Gniezno jest matką kościołów polskich. Tu jest wejściu brama papieska, tu są kamienne tablice, gdzie przypominają taką swoisty pomnik, bo no, rozpoczynał tutaj papież kolekcję narodu od pierwszego przykazania. No i tutaj te wszystkie przykazania są. I te miasta wymienione, gdzie te analizy tych przykazań były, na końcu tablica z tym prorockiem, że te 10 prostych słów, od tych słów zależy przyszłość świata, Europy, Polski, rodziny każdego z nas. No, to jest najpiękniejszy pomnik. No, takie pomniki. Żyjemy w czasach, w których no, autorytet Kościoła niestety maleje. Jak ksiądz wyobraża sobie tę parafię za 40 lat? Mój Boże, patrząc znowu wstecz, no to Kościół zawsze miał pod górkę. Były czasy, gdzie ten Kościół został rozrywany w jakiejś mierze, no przecież wojny religijne. To najgorsze, co mogło być, to wojny religijne. No dzisiaj jeszcze ich nie ma, więc to może o tyle dobrze. Stąd uważam, że znowu nadzieja. Pewno, że gdyby się zachował pokój, to uważam, że to wszystko, co jest w tej chwili takie zbuntowane, to minie. Niektóre rzeczy to Kościół musi wypracować. Ewangelizacja na tym polega. No, przykazania, one są wymagające. To nie jest tak, i one się nie zmienią. One się nie zmienią. Więc, ale żeby przyjąć te przykazania, no to na tym polega też i katecheza. Myślę, że nic się nie robi w tym spojrzeniu na katechezę. Kościół musi się zmienić. Przede wszystkim katecheza się musi zmienić. Bo to, co jest, to jest takie udawanie katechezy. No to przecież nauczyciele, dyrektorzy, którzy ze mną rozmawiają, no tak kpiąco patrzą na te katechezy. Ja Kościoła nigdy nie chciałem reformować. Uważałem, że się do tego nie nadaje. Są mądrzejsi ode mnie. To, co uważam za święte, to, co uważam za potrzebne, no to staram się to wykonywać. Ale żeby poprawiać tam, to bym nie chciał nikogo, bo na teologię się na tyle nie znam, żebym tam teologię chciał tam poprawiać, a na kwestiach takich już typowo duszpasterskich, no to co mogę, to robiłem. Księże w Roboszczu, będziemy kończyć naszą rozmowę, nasze spotkanie. Na zakończenie jeszcze pytanie, czy czuje się ksiądz spełniony jako duchowny? Czuję się spełnionym. Trzeba wyjść naprzeciw oczekiwaniom ludzi. Jest to no, taka żertwa, którą z siebie trzeba zrobić. No i trzeba oddać należny czas chorym. Od tego tak Jan Paweł nauczał, żeby zaczynać, bo to najbardziej święta cząstka Kościoła. Oddać ideały młodzieży, a więc tutaj rzeczywiście zatrzymać się przy młodzieży
tak jak do mnie przychodzą na boisko młodzież, to nie wyganiać ich, tylko wychodzić do nich, oddać pieniądze biednym, kenoza. To nie moje pieniądze. Ja nie mam swoich pieniędzy. I dlatego jestem wolny. No i na koniec oddać wiarę w zmartwychwstanie, no bo cały sens, jak święty Paweł mówi, gdyby nie było zmartwychwstania, to różna jest nasza wiara, kościoły, księża. A więc oddać wiarę w zmartwychwstania, zwłaszcza konającym, przecież mamy codziennie pogrzeby. Więc jeżeli tego pilnuję i robię rachunek sumienia, że minął dzień i ja w tym właśnie, w tych sprawach, w tych podmiotach jestem w jakiś sposób zrealizowany, no to czuję się szczęśliwy. Jeżeli mi się coś nie udało, bo się nie udaje też, no to wtedy mam pretensje do siebie. No. I tak się przedstawiam i Panu Bogu, i ludziom. I tutaj postawmy kropkę. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ksiądz Kazimierz Bednarski, proboszcz parafii pod wezwaniem Ducha Świętego, był moim i Państwa gościem. Ja również bardzo dziękuję wszystkim. Szczęść Boże.